Rozdział 9. Ostatni goście. Olmen czekał na nich zaraz za staroświeckimi, szerokimi drzwiami frontowymi. Uścisnął dłoń Jackowi, powitał Wendy chłodnym skinieniem głowy, może dlatego, że zauważył, jak goście się odwracali, kiedy wchodziła do holu ze złotymi włosami rozsypanymi na ramionach, w prostej sukience z marynarskim kołnierzem, sięgającej skromnie 2 cale powyżej kolan, co jednak wystarczało, aby stwierdzić, że ma ładne nogi. Naprawdę serdecznie odnosił się Olmen chyba tylko do Danny'ego, ale Wendy to nie zaskoczyło. Danny zapewne podobał się ludziom, którzy na ogół podzielali opinię W.C. Fielda o dzieciach. Olmen pochylił się lekko i podał Danny'emu rękę. Danny uścisnął ją oficjalnie, bez uśmiechu. Mój syn Danny. Przedstawił go Jack. I moja żona Winifreda. Dzień dobry. Miło mi poznać was oboje. Odparł Olmen. Ile masz lat, Danny? 5, proszę pana. Jeszcze i proszę pana. Olmen uśmiechnął się i spojrzał na Jacka. Jaki dobrze wychowany. Naturalnie. A to pani Torrens? Tak. Olmen złożył ten sam lekki ukłon i w chwilowym oszołomieniu Wendy myślała, że pocałuje ją w rękę. Z wahaniem wyciągnęła dłoń, którą on ujął na krótki moment w obie małe, suche, gładkie. I jak domyślała się Wendy, pudrowane dłonie. W hotelu panował ruch. Prawie wszystkie staroświeckie fotele z wysokimi oparciami były pozajmowane. Chłopcy hotelowi wchodzili i wychodzili z walizkami, a przy kontuarze, nad którym dominowała duża, mosiężna kasa rejestrująca, ustawiła się kolejka. Nalepki na kasie informujące, że przyjmuje się tu karty kredytowe Bank American i MasterCard, raziły nowoczesnością. Na prawo, po stronie wysokich 2-skrzydłowych drzwi, zamkniętych i zagrodzonych liną, znajdował się staroświecki kominek, na którym płonęły teraz brzozowe polana. 3 zakonnice siedziały na kanapie przy samym prawie palenisku. Pogrążone w rozmowie i uśmiechnięte czekały ze spiętrzonymi po obu stronach kanapki torbami, aż zmaleje kolejka do kasy. Na oczach Wendy wybuchnęły perlistym, dziewczęcym śmiechem. Poczuła, że jej usta rozchylają się w uśmiechu. Każda z zakonnic musiała mieć powyżej 60. W głębi rozbrzmiewał nieustanny szmer rozmów, stłumione brzęczenie platerowanego dzwonka przy kasie, kiedy potrząsał nim jeden z 2 recepcjonistów i z lekka zniecierpliwione wołanie: proszę przesunąć się do przodu. Ożyły w niej wyraźne, ciepłe wspomnienia miesiąca miodowego, który spędziła z Jackiem w nowojorskim hotelu Beekman Tower. Po raz pierwszy pozwoliła sobie uwierzyć, że może właśnie tego ich trójce potrzeba. Okresu spędzonego razem, z dala od świata, jakby rodzinnego miodowego miesiąca. Z czułością uśmiechnęła się do Danny'ego, bezwstydnie pożerającego wszystko oczami. Jeszcze jedna limuzyna, szara jak kamizelka bankiera, zajechała przed hotel. Ostatni dzień w sezonie, mówił Olmen do Jacka. Zawsze gorączkowy. Spodziewałem się państwa raczej koło 3:00. Chciałem dać Volkswagenowi trochę czasu na ewentualne załamanie nerwowe, ale go nie miał. Co za szczęście. Zamierzam oprowadzić waszą trójkę po hotelu nieco później. No i oczywiście Dick Halloran pragnie pokazać pani Torrens kuchnię panorale. Ale obawiam się, że... Jeden z urzędników podszedł i niemal pociągnął go za włosy. Przepraszam pana. A co chodzi? O panią Brandt. Odparł urzędnik z niewyraźną miną. Chcę uregulować rachunek jedynie kartą kredytową American Express. Powiedziałem jej, że przestaliśmy przyjmować American Express pod koniec ubiegłego sezonu, ale ona nie... Przeniósł wzrok na rodzinę Torrensów i znów na Olmena, który wzruszył ramionami. Ja się tym zajmę. Dziękuję panu. Recepcjonista wrócił za ladę, przy której kobieta jak okręt pancerny, owinięta długim futrem i czymś, co przypominało czarne boa z piór, protestowała hałaśliwie. Przyjeżdżam do panoramy od roku 55. Mówiła do uśmiechniętego obojętnie urzędnika. Nie przestałam przyjeżdżać nawet po tym, jak mój drugi mąż zmarł na udar.
na tym nieznośnym boisku do Rokach. Mówiłam mu, że tego dnia słońce zanadto przypieka. I nigdy, powtarzam, nigdy nie płaciłam inaczej, jak tylko kartą kredytową American Express. Jeśli pan chce, może pan wezwać policję. Niech mnie stąd wywloką. I tak nie zgodzę się zapłacić inaczej, jak tylko kartą kredytową American Express. Powtarzam. Przepraszam państwa. Powiedział Olmen. Patrzyli, jak idzie przez hol, z szacunkiem dotyka łokcia pani Brent, rozkłada ręce i kiwa głową, słuchając skierowanej teraz do niego tyrady. Słuchał ze zrozumieniem, znów skinął głową i z kolei sam coś powiedział. Pani Brent z triumfalnym uśmiechem odwróciła się do nieszczęsnego recepcjonisty i oznajmiła głośno. Bogu dzięki, jest w tym hotelu jeden pracownik, który nie stał się zupełnym filistrem. Pozwoliła, aby Olmen, sięgający zaledwie do szerokości ramion jej futra, ujął ją pod rękę i poprowadził w głąb, zapewne do swego gabinetu. Aha. Zauważyła, uśmiechając się Wendy. Ten galant wie, jak zarabiać pieniądze. Ale jemu ta pani się nie podobała. Wtrącił natychmiast Danny. Udawał tylko, że mu się podoba. Jack z wysoka przesłał mu uśmiech. Niewątpliwie to prawda, stary. Ale pochlebstwem nie jedno da się na świecie załatwić. Co to jest pochlebstwo? Pochlebstwo polega na tym, że tata mówi, podobają mi się twoje nowe żółte spodnie, choć wcale mu się nie podobają. Albo mówi, że nie muszę zrzucać 5 funtów. O, czy to jest kłamstwo dla żartu? Coś bardzo podobnego. Przyjrzał się jej uważnie, po czym powiedział. Jesteś ładna, mamo. Zmarszczył brwi zmieszane, kiedy rodzice wymienili spojrzenia i wybuchnęli śmiechem. Olmen nie bawił się ze mną w pochlebstwa. Chodźcie pod okno, wy dwoje. Po środku holu zwracam na siebie uwagę w tej drelichowej kurtce. Jak Boga kocham, nie podejrzewam, że ostatniego dnia będą tu takie tłumy. Widocznie się omyliłem. Wyglądasz bardzo dobrze. Powiedziała Wendy i znów się roześmiali. A Wendy zakryła usta dłonią. Danny nadal nic nie rozumiał, lecz było dobrze. Oni się kochali. Pomyślał, że ten hotel przypomina jej inne miejsce, gdzie czuła się szczęśliwa. Chciałby, żeby i jemu podobała się panorama. Powtarzał sobie jednak w kółko, że nie zawsze to, co pokazywał mu Tony, zdarzało się naprawdę. Będzie uważał. Będzie wypatrywał czegoś, co się nazywa Red Room. Ale nic nie powie, jeśli nie zostanie do tego bezwzględnie zmuszony. Ponieważ są szczęśliwi, śmieją się i nie mają żadnych złych myśli. Spójrz na ten widok. Och, jest wspaniały. Popatrz, Danny. Danny'emu widok nie wydawał się szczególnie wspaniały. Nie lubił wielkich wysokości, przyprawiały go o zawrót głowy. Za szeroką frontową werandą, ciągnącą się wzdłuż całego hotelu, pięknie utrzymany trawnik, na prawo był trawnik z dołkami do gry w golfa, opadał łagodnie w stronę długiego, prostokątnego basenu. Na jednym końcu basenu umieszczono na małym trójnogu napis nieczynny. Danny potrafił odczytać go sam, podobnie jak napis stop, wyjście, pizza i parę innych. Za basenem żwirowana ścieżka wiła się wśród niskich sosen, świerków i osi. Tutaj widniał mały napis, którego Danny nie rozumiał. Rock, a pod nim strzałka. Co to takiego rock, tato? Gra. Trochę podobna do krokieta, ale boisko do niej jest żwirowane, nieporośnięte trawą, a boki ma jak duży stół bilardowy. To bardzo stara gra, Danny. Czasami urządzają tutaj turnieje. Czy gra się w to młotkiem do krokieta? Podobnym. Tylko trzonek ma nieco krótszy, a obuch inny z każdej strony. Z jednej to twarda guma, z drugiej drewno. Wychodź, ty mały gówniarzu. Wymawia się rogue. Nauczę cię grać, jak zechcesz. Może.
pomoże. Słysząc dziwnie bezbarwny głosik Daniego, rodzice wymienili nad jego głową zakłopotane spojrzenia. Nie wiadomo, czy mi się ta gra spodoba. No cóż, stary, jak ci się nie spodoba, nikt cię nie będzie zmuszał. Zgoda? Tak. Podobają ci się te zwierzęta? Wycięto je z żywopłotu. Za ścieżką prowadzącą na boisko do Roka rósł żywopłot. Przystrzyżony tak, że przypominał rozmaite zwierzęta. Bystre oczy Daniego rozróżniły królika, psa, konia, krowę i trójkę większych zwierząt, podobnych do baraszkujących lwów. To przez te zwierzęta wujek Al pomyślał o mnie w związku z tą pracą. Wyjaśnił Daniemu Jack. Wiedział, że za czasów studenckich pracowałem w spółce architektów zieleni. To taka firma, która różnym ludziom pielęgnuje trawniki, krzewy i żywopłoty. Ja strzygłem żywopłot jednej pani. Wendy podniosła rękę do ust i zachichotała. Patrząc na nią, Jack powiedział. A tak. Strzygłem jej żywopłot co najmniej raz w tygodniu. Zabieraj się, zjeżdżaj. Powiedziała Wendy i znów zachichotała. Czy ona miała ładne żywopłoty, tato? Spytał Danny, na co oboje o mało nie ryknęli śmiechem. Wendy śmiała się tak serdecznie, że łzy spływały jej po policzkach i musiała wyjąć z torebki ligninową chusteczkę. Wycinało się z nich nie zwierzęta, Danny, odparł Jack, kiedy odzyskał panowanie nad sobą, ale karty do gry, piki, kiery, trefle i kara. Żywopłot jednak rośnie, rozumiesz? Rośnie. Nie żywopłot, tylko ciśnienie. Musi pan stale je sprawdzać, bo inaczej ocknie się pan z całą rodziną na pieprzonym księżycu. Popatrzyli na niego zaskoczeni. Uśmiech zniknął z jego twarzy. Tato! Jack zamrugał oczami, jakby powracał z bardzo daleka. Rośnie Danny i traci kształt, więc będę musiał go strzyc raz czy dwa razy na tydzień. Dopóki nie zrobi się tak zimno, że przestanie rosnąć. Plac zabaw znajdował się za żywopłotem. Dwie zjeżdżalnie, kilka huśtawek obok siebie, zawieszonych na różnych wysokościach. Drabinki, tunel z betonowych pierścieni, piaskownica i dom do zabawy będący dokładną kopią panoramy. Podoba ci się, Danny? No pewnie. Odparł z nadzieją, że zdradza większy entuzjazm niż naprawdę odczuwa. Jest ładny. Za placem zabaw znajdowało się niepozorne siatkowe ogrodzenie, a dalej prowadzący do hotelu szeroki podjazd o nawierzchni tłuczniowej, za którym rozpływała się w jasno-niebieskiej południowej mgiełce dolina. Danny nie znał słowa odosobnienie, lecz gdyby mu je wytłumaczono, chętnie by go używał. Daleko w dole, podobna do długiego czarnego węża, który postanowił się zdrzemnąć na słońcu, wiła się droga prowadząca przez przełęcz Sidewinder do Boulder. Ta droga przez całą zimę będzie zamknięta. Na myśl o tym Danny poczuł lekkie dławienie w gardle i o mało nie podskoczył, kiedy ojciec położył mu rękę na ramieniu. Jak tylko będę mógł, przyniosę ci coś do picia, stary. Teraz są tu dość zajęci. Dobra, tato. Pani Brandt wyszła z biura na zapleczu z miną osoby, która dowiodła swojej racji. W parę sekund później podążyli za nią dwaj chłopcy taszczący 8 walizek i próbujący dotrzymać jej kroku w tym triumfalnym wymarszu za drzwi. Danny patrzył przez okno, jak mężczyzna w szarej liberii i niby oficerskiej czapce zajeżdża pod drzwi jej długim, srebrzystym samochodem, po czym wysiada. Na widok pani Brandt lekko dotknął czapki i pobiegł do tyłu, aby otworzyć bagażnik. W jednym z tych przebłysków, jakie czasami miewał, Danny pochwycił całą jej myśl, unoszącą się nad bezładnym, stłumionym szmerem uczuć i barw, który zazwyczaj odbierał w zatłoczonych miejscach. Chciałabym wskoczyć w jego spodnie. Danny ze zmarszczką na czole obserwował chłopców układających walizki w bagażniku. Pani Brandt dość surowym spojrzeniem obrzucała mężczyznę w szarej liberii, zajętego doglądaniem załadunku. Dlaczego miałaby pragnąć jego spodni?
Czy zmarzła w tym długim futrze? A skoro jest jej tak zimno, to czemu nie włożyła po prostu własnych spodni? Jego mama nosi spodnie prawie całą zimę. Mężczyzna w szarej liberii zamknął bagażnik i przeszedł do przodu, żeby pomóc jej wsiąść do wozu. Danny pilnie się przypatrywał. Ciekaw, czy ona powie coś o spodniach, ale tylko się uśmiechnęła i dała mężczyźnie dolara na piwku. W chwilę później odjeżdżała już dużym srebrzystym samochodem. Zamierzał spytać matkę, dlaczego pani Brandt miałaby chcieć tych spodni, ale się rozmyślił. Niekiedy można było narobić sobie pytaniami mnóstwo kłopotów. No, już mu się to przedtem zdarzało. Więc zamiast pytać, wcisnął się między rodziców na kanapkę, na której siedzieli, patrząc, jak goście regulują przy ladzie rachunki. Choć go cieszyło, że mama i tata są szczęśliwi i że się kochają, nie umiał stłumić lekkiego niepokoju. Po prostu nie umiał.